Chandler, przed poznaniem ciebie byłem bezdomnym alkoholikiem, bez rodziny i bez pieniędzy. Teraz jestem szczęśliwym multimilionerem z rodziną i zwierzakami. Pozdrawiam. Siemano, cześć, witam. Kolejny odcinek z Geometrii Dasha, mapa The Last Wish, polecona mi przez Kampskiego, jeśli się nie mylę, na Discordzie. Zresztą wy wiecie, wyświetlam wam tu na pewno post. Co tu dużo mówić? Hard Demon, to dzisiaj start streama z Geometrii Dasha, pierwsza mapa na dziś, więc mam nadzieję, że nie będzie moim demonem, że tak to zabawnie nazwę. Let's go! Widziałem to gdzieś. Nie wiem, czy tego nie odpaliłem sobie sam nawet. Tak, bo miałem pobrane asety. A no tak, dobra, to ja do lastu już będę potrzebował grać klawiaturą, of course. Ja w ogóle muszę się przerzucić na granie na klawiaturze, już się tak czepiam tego pada, jakbym faktycznie to robiło mi jakąś różnicę. Harness powers. 2000 years later. Tak, wiem, że to jest 100, ale no, wiadomo, o co chodzi. Dźwięki. What was that? Dźwięki jak z Celeste, swoją drogą. Mam dasze! Sztos! Mam dasza! Podoba mi się ten dasz, fajny jest. Aha, dobra. Te klejnoty mnie zabijają. To ma dużo sensu. Znaczy, nie wiem, czy ma dużo sensu. Ma sens w każdym razie. Cukierek! Mam cukierek! 1 na 10. Nie mam po co ich zbierać, bo i tak wiem, że wszystkich nie zbiorę, ale... O, wow, dobra. Widzę, że jestem nierozgrzany, bo moja zdolność wciskania spacji jest ograniczona. Chyba mam nadgarstek zmęczony po tam... Tak to działa. Ja już chciałem przytrzymać, a to... To działa trochę inaczej. Niż się spodziewałem. Dam radę doskoczyć tam? A co to robi? Kaka, co? Co? Jak się zabiłem tym, to też ginę? O nie. Tam jest cuks. Chcę cuksa. Może nie powinienem się porywać z motyką na cuksa, ale... Ale tam jest cuks. Czemu ja się... Aha! Się powinienem znoszować przecież. Cordy, używaj trików, których się nauczyłeś. Przecież wiesz, znasz te rzeczy już. Dobra, got it. Lecimy. Och. Nie mam jeszcze koordynacji, muszę ją sobie za każdym razem, jak zaczynam z Geometrii Dashem, trochę przypominać. Dobra, Gareth. A to co robi? Mogę się w to wdaszować i pewnie mnie odbije, co? Nie? Aha! Okej. Toggle Spectator. O! Wkurzające. Okej. O! Udało się. Dorwałem. Ojej, no przecież spanikowałem. Co? Panikuję, za dużo przycisków. Na tej klawiaturze. Dobra. O, błąd. Okej. Dobra. No i git. Łatwiutko. This place... Oh, gives me the creeps.
Ale w ogóle, ja wiem, że za każdym razem to robię, ale te kolce, asety w ogóle są bardzo Celest, nie? Jakby no, no wygląda to jak Celest, jak ten level z hotelem u pana... Już zapomniałem. Dasz Celest, no? Bez kitu. A mogę sobie książki. Mr. Oshiro, dziękuję. Dziękuję, fanboy. Pamiętam, że ty jesteś... fanboy, jesteś fanboyem. Fanboyem. Więc... Zrobić dobrze? Tak? Nie, to bez sensu. Tak, tak, tak. Aha. Muszę jakoś to zrobić. Tak, muszę dotknąć wysokiego poziomu tego. A co za tym idzie, muszę zrobić taki myk, że hop. Tu się muszę zdaszować, no. Bawcie pokonuje Extreme Demona plat szybciej ode mnie i męczę się z tym czymś. No bo wy jesteście też mocno geometrii daszowi, a co za tym idzie, wam dużo łatwiej idą te poziomy, z którym ja mam problem, czyli te takie bardzo standardowe, gdzie jest po prostu dużo kolców i wymaga to tego precyzyjnego skakania. Trudny jest ten skok, serio. Nie mogę go jakoś przyswoić. O, i teraz mogłem już wcisnąć tą spację, tylko już jej nie wcisnąłem, bo... O, wcisnąłem dasza. Palec mi się osunął. Kurde. Ej, nic nie widzę, jak wszyscy tu jesteście. Idźcie stąd. No przestań wciskać, dlaczego to zrobiłem? No! No! Oh shit. Ja wolę skakać to. Ja tam do was nie idę. O nie, nie doleciałem. Wy się bawcie. Ja sobie będę tu siedział i skakał ten fragment. Lewo, prawo, lewo, prawo. No. No. Nice. To było dla mnie naprawdę skomplikowane. O, mogę z tobą pogadać? A nie. Mogę stoglować tego. Statue looks like me. Dokąd nie mam? A to tu jest w ogóle cuks. Mogę dorwać cuksa? Nie wiem, czy powinienem dorywać cuksy. No to jest głupie z mojej strony, że chcę dorywać cuksy. Jak nie jestem w stanie normalnie zrobić skoków w tej grze. Ale mogę spróbować dorwać cuksa. Dorwałem cuksa. O, dobra. Tylko, że... Dobra, nieważne z tym cuksem. Się będę męczył niepotrzebnie. Robiłem póki mogłem, ale faktycznie te skoki się zrobiły na tyle trudne, że już teraz mogę sobie darować tego cuksa. O! Poziomów, gdzie nie mogę skakać myszką i jeszcze sterować daszem. Se wymyślił mechanikę, debil. Pawciu! Ale ja mam wewnętrznie w duszy bardzo podobnie w tych poziomach z tą toną kolców. Boże, nie mógłby sobie jakieś mechaniki wymyślić, jakąś fabułę by wcisnął, trochę artyzmu, to napierdolił tych kolców jak głupek i myśli, że fajny level zrobił. Dokładnie tak. Dostałem bloka od babcia. Cały level się gotuje. Gdzie mam wylądować tam? A, tu jest półka, dobra. No. Dobra, jest półka. Teraz tak.
Dobra. Aha, ojej. To było głupie. Dobra, trudno. Jump? A, zwykłym jumpem tego nie dam rady zrobić. Ale jakby się dało, to by było duże ułatwienie. Dobra. Okej. Okay. Ajajaj. Dobrze, trzeba sobie tu poradzić, widzę. Nice. Trochę przesadziłem wciskaniem przycisków, ale zadziałało. Siema, Metziu. Fetysz do poziomów statków, gdzie jest działek, które strzelałem w dodatku autoscroll. No właśnie, każdy ma trochę co innego, no. Pawciu się strasznie wkurza na tych levelach. One nie dość, że są dla mnie przyjemne, to jeszcze przeważnie idą mi całkiem nieźle. Wiem, że tutaj trochę mi momentami idzie kiepsko, ale nie frustruję się w ogóle. To jest taki super przyjemny poziom. Grzeczny. No. Fajny poziom. Last wish. Okej. Okay. Dobra. Co? Aha, ja muszę skręcić, bo tam nie było. Ale perfidne to było, że nie dali tam tego. Okej, okay. Jump. Okej, okay. My bad. Ojoj, źle zrobiłem. Dobra, teraz. Okej, okay. Nice. Sztos, podoba mi się. Sure is dark in this place. No, jest ciemno, to prawda. Lego Star Wars powrót. Metzio 1. Meziu. Serduszka dostaje za trudność. Piąty live, który oglądam dzisiaj. Ej, no to powiem ci, sporo ich oglądasz. Ja tak się zawsze zastanawiałem, skąd się bierze tylu ludzi, którzy siedzą przy live'ach. Jednak ograniczona jest ilość ludzi w Polsce. Szczególnie takich, którzy w ogóle oglądają live'y. Dobra, gdzie teraz? Aha, dobra, kumam. Spoko. Okej. Okay. Ojoj, to będzie wesołe. Spoko. Okej. Okay. O, pudło. Dobra. Dobra. Hop. No i light. Ja nie wiem, ja na was chyba nie będę czekał, bo jesteście ode mnie lepsi, więc zaraz mnie i tak dogonicie. Who are you, child? Well, someone like you. Join me in the stars. We have missed you. Panie czarodzieju, ja do pana dołączę wszędzie, tylko dajcie mi więcej takich poziomów. Wspaniały był ten poziom, bardzo mi się podobał. Naprawdę. Rank D. Fuck you. Okay. Fuck you. Dzięki za dżdżiki. Ale łatwe. No ten poziom nie był jakiś trudny, no nie oszukujmy się. Fajny był, taki przyjemny na rozgrzewkę. The Last Wish by Jalapeno. 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 Przyjemny poziom, fajne dasze, ta opcja, że jest podobny do Celeste oczywiście, dużą przyjemność mi sprawiło korzystanie z tych mechanik i był to właśnie dobry level na rozgrzewkę, mimo że Hard Demon, to przyznam szczerze, ja bym mu dał bardziej takiego mediuma, ale to ja. Moje doświadczenie z platformówkami. Bawiłem się świetnie. Dalej. Bawimy się dalej, kolejna mapka Moonwalker by Awesome Me 360. Mapka z listy Vilgaxa. Przekopiowałem sobie właśnie jej ID. Możemy się pobawić. Medium Demon, trochę zejście z tonu. Co prawda zrobiliśmy wcześniej dwa Easy Demony, ale wy może widzieliście jakiegoś Insane'a. Jeszcze nie wiem. Zobaczmy, co tam jest. Średni demon? Średni demon. Toggle if you're not the latest. Ja jestem on the latest. Dziękuję za bicie mi praw, że dobrze powiedziałam. Okej, Moonwalker będzie na tym polegał. Nie było to proste. Oto dzisiejsze pieniążki.
Nie. Ogólne. Panowie, czemu dzisiaj nie było pieniążków? Mam ostatni dzień, żeby czytać, bo później idę do pracy. I to już naprawdę idę do pracy, bo mnie wzywają ludzie. O, jeszcze mnie odbija. To będzie taki level, no. Medium Demon, rzekłbym. A oh, fuck. Czy to piach? Czemu piach? Piach przesuwa morze? No bo jak trochę jest więcej piachu, to się nie może. Artystyczna wizja. Podoba mi się, że ten księżyc w ogóle, w sensie to wszystko jest w pixelarcie. Naturalne poruszanie się kontynentu. No właśnie, czyli piach. No. To w sumie płyta tektoniczna by to było, tak? Wtedy. No ona z czego jest? Z piachu. Tak z piachu. Jahu! Dobra, jestem tu. Oj, 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 oj. To nie da się przesunąć morza, bo morze jest wodą, a woda jest... A może jest... No to może nie przesuwa morze, tylko morze przesuwa. Nie, bo jest RZ przy tym morzu. Aaaa. Przesuwa góry, przesuwa morze, co to morze przesuwa? No może Wilgax nie umie w ortografię. Nie, ziemia nie jest gładka. Jeden z żywiołów? Wiatr? Czy to wiatr? Kurde, no przecież muszę... Na, z opóźnieniem tu kliknąć. No. No ale nie rozumiem, dlaczego wiatr. Tak sobie strzeliłam. Nie wiedziałam, żeby się góra od wiatru przesunęła. Erozja pewnie. To by było niebezpieczne. Wchodzisz sobie w górę, pod górę i ci się nagle usuwa spod nóg. No niebezpieczne, niebezpieczne. Ale ja powiedziałam piach. Do piachu z tymi zagadkami. Juhu! Dobra. Bardzo dobre zagadki mi dajecie, bo trudne. Co? Ja się nad nimi jakoś bardzo nie zastanawiam, bo wysilanie się w tę stronę już by mnie zabiło. Więc... Ale wiecie co, tak mnie kark dzisiaj boli, że aż nie mogę patrzeć ani w prawo, ani w lewo. No nie mogę w ogóle z tym skokiem, nie wiem dlaczego. Kory mnie przekrzykuje. Bo mnie to wkurza wszystko. Jakby był u siebie. Kompletnie sobie dzisiaj nie radzę z Geometry Dashem. Po prostu jestem wkurzony przez to. Ono przecież muszę kliknąć później! Może... Jak się nazywa ten wysoki butynek? Dzięki. No ten... Burj Khalifa? O! George Khalifa! Nie George. Nie George! O! No i się udało. Nie ma tu zapisu, a jest tam zapis. Co za lewackie brednie, pokażę. Nie! One też się denerwują. Ze mną razem. Miałam naprawianą przegrodę. Nie! Nie! No przecież już się miało udać. Przegrodę nosową i tam jeszcze wycinane jakieś małżowiny czy coś. W każdym razie nie mogłam oddychać i lekarz stwierdził, że na pewno w dzieciństwie w coś przywaliłam, bo niemożliwe, żeby się z takim krzywym nosem urodzić. Ale już jest całkiem. Jestem już miesiąc po. Dlatego jeszcze jestem w domu, bo miałam sobie zdalne, ale teraz już wracam sobie do moich kochanych ludzi. A, zablokowałam monetę, rozumiem. Dobra, ale mam to. Jest git. Jest git, aż się zabiłem z dużą przyjemnością. O, tam w ogóle jest ziemia. Tak się denerwowałem, że nawet się nie przyjrzałem. I miałam już 3 operacje i ta była najgorsza. Najbardziej jej nie polecam. Musiałam odpowiedzieć moim kolegom. Nie, no w porządku, rozmawiajcie, absolutnie. Tylko mnie przekrzykiwałeś. No bo się denerwuję, no. Ja tu jestem ważniejszy od ciebie, kochanie. Musisz stosować techniki relaksacyjne, oddechowe. Ja nie będę się oddychał. Udusisz. Pancer 2. Masz zamiar zmieniać kostkę? Czy ja mam zamiar zmieniać kostkę? Jak będę miał coś fajnego, to zmienię.
Ale ja obecnie, w sensie ja nie wiem, Rokoszaka, jak ile ty masz godzin w Geometry Dashu? Bo ja osobiście nie mam ich za dużo, więc ja praktycznie nie mam skinów do tej zmiany, żeby cokolwiek tutaj zrobić ze sobą, nie? Musiałbym się bardzo postarać, żeby specjalnie dostać jakiś skin, ale no nie mam ich obecnie. No właśnie. O, co? Czemu spadłem przez kostkę? What the fuck? Oszukany level. Nie, nie przeszkadzasz. Żyjemy ze sobą już 4 lata, umiem cię ignorować. Co to jest Time Machine? Wehikuł czasu. Jakaś gra, czy co? Nie, no strzelam, że mapa w Geometry Dashu. Na pewno. Cokolwiek napisać, pewnie mod mi usunie. Na pewno nie. Wymiotowanie czarną krwią z tamponadą, zetknięto masz po sam mózg, to jest katastrofa. Tak, Time Machine, to pewnie chodzi o mapę w Geometry Dashu. Katastrofa, myślałam, że umrę. Wymiotowałem zieloną krwią przez 2 lata. Bo Metsu cię próbował sprowokować do śmiesznych interakcji, bo ty nie do końca wiesz, co robić. Wiem, co robić. Ty, no nie wiem, co mam zrobić, żeby to wyszło dobrze. No i kto to nie wie, co ma robić? Czy mam tam podskoczyć? Co mam tam zrobić? Ej, czy tam w tle jest smutny Pepe? Nie, to nie jest smutny Pepe, tylko planeta Ziemia. A. No cóż. Chodzi o to, że ja nie wiem nawet, co mam wcisnąć. Ja mógłbym coś wcisnąć, tylko że ja nie wiem, co. O! Coś zrobiłem dobrze. Stwierdziłem, że będę... Tu był jumper! A ja nic nie... A ja powinienem klikać jak porąbany, a ja nic nie robiłem. Paweł Jumper? Paweł Jumper był. O. O. Gdzie jest smutny Pepe? Nie macie takiej emotki? Nie da się wysłać smutnego Pepe? Bo ty nie masz tego 7 coś tam. 7-Eleven. 7TV nie masz na telefonie. No to mam wyśle takiego Shreka. Shreka. Pewnie strzałki. Maszy. No i pan Paweł oczywiście, Marek. Ktoś się kameruje! Jezus. Wysłałem nam Shrek. Co? Ser Shrek. Ach. Kurde. No, Matthew, nie można prawdy. Głupi system. Słuchaj. O, udało się. Słuchaj, prawda jest subiektywna, okej? Okay? Ja wam wyślę boczusz na pocieszenie. No co wy gadacie, że mam to przeskoczyć to? Udało się. Co? Dobra, mogę tam wylądować, to raczej dam radę. O, dostałeś komplement. No kurde, że dostałem komplement. Wait, what? Gendler, przed poznaniem ciebie byłem bezdomnym alkoholikiem, bez rodziny i bez pieniędzy. Teraz jestem szczęśliwym multimilionerem z rodzinami i zwierzakami. Pozdrawiam. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem cię zmotywować do poprawy swojego życia. Ja zawsze chciałem być tą osobą, która pomaga innym dotrzeć do tego, co chcą w życiu robić i sprawić, żeby byli po prostu lepszymi ludźmi, no nie? Od początku, kiedy zacząłem tą jakże... Teraz niby krótką, ale ciekawą przygodę z Geometry Dashem, pomyślałem sobie, to jest to, co chcę robić, to jest to, co pozwoli mi was inspirować i cieszę się, że wreszcie daję to swoje owoce. Drakons, naprawdę jestem z ciebie dumny. No, nie dość, że łatwiej, to jeszcze bardziej logicznie w sumie. Takie śmieszne mam myślę. Ja zbugowałem mapę praktycznie XD. Więcej szreków? Ale teraz z krzyżami. Perfekt. O Jezu, ale... To jest obraża uczuć religijnych, trzeba usunąć tę wiadomość. Nie, bo to jest... Jak to się nazywa? Ja już mówiłam, co to jest, tylko zapomniałam. Egzorcyzm. O. Dietetyczka, grasz w Geometry Dash? Dash. No grasz w Dash? Nie, ja w nic nie gram. Ja jedyna gra, jaką ja gram, to jest Sudoku. Nie, ja już
No! Ja jestem bardzo nielubiąca gry, ja się szybko nudzę. Dla mnie pogranie w 10 minut w grę to jest strasznie długo. Oczy mnie bolą, kciuki mnie bolą, wszystko mnie boli. Ale za to mam dużo innych umiejętności. Na przykład gotuję, mam dyplom kucharza, jestem... Nie wiem, czy mogę powiedzieć swój zawód, ale uczę bardzo o jelitkach, o mikrobiocie, o neuronach. Już wszyscy chyba wiedzą, że jesteś dietetykiem. No, to jest... Masz zresztą w nich dietetyczka. Jestem dietetykiem klinicznym, jestem psychodietetykiem, występuję w telewizji, w ogóle jestem sławna, no ale w gry nie gram. Nie można być idealnym we wszystkim. O, to była dobra puenta. Była dobra puenta. Nie można być dobrym we wszystkim. Powiem, jak ty ciągle usuwasz mi takie lekkie komentarze, to lepiej dla ciebie, że nie widzisz, co wcześniej pisałem. Nie wiem, co chodzi. No bo tam było nieładne, tam było o takich... Nie wiem, jak ci ich opisać. Ale pamiętasz, że jak wtedy weszłam do sklepu z lawendą i było to mydło? A, takie rzeczy. Ajajaj, źle. Źle to zrobiłem. Ojej, to będzie ciężki fragment. O, bo to jest zmniejszona grawitacja. 2000 years later. Dobra. Ja przyszedłem level 4 minuty jak coś. O nie, i po ptokach. Okej, dobrze. To był mój błąd. Widzę już, że przecież ten jumper wystrzeli mnie w dobrym kierunku. Ja nie muszę tutaj nic robić, tylko się przytulić do podłogi. God damn it. Tam trzeba spam challenge robić. Właśnie zauważyłem. Wiem, słuchaj, ale jakoś tak nie mam takiej potrzeby za bardzo. Chyba, że wy się strasznie nudzicie patrząc, jak zdycham. I się denerwuję. Ja was bawię. To mogę faktycznie spoglądać te rzeczy, ale ja generalnie jestem raczej fanem tego, żeby powtarzać. Jak potrzebuję powtórzyć, to sobie powtórzę. Bez przesady. Ja wymyślam dla was teraz rebusy. Czuję też wtedy większą satysfakcję, jak zrobię to sam, nie? Tak. Ogólnie to jest dobry pomysł. Jakbym się już faktycznie denerwował, bo faktycznie bardzo często denerwuje mnie to, jak nie potrafię rozkminić, co właściwie zrobić w danym miejscu. Nie, to jest chłop z anielską cierpliwością. Jego nic nie denerwuje. Można go tak słyszeć. Stare gry mnie denerwują. Ostatnio, jak gram w stare gry na streamie, to bardzo... Nie! Przestań, nie ograniczaj mi wzroku. Dotykaj mnie, smyraj, ale nie ograniczaj mi wzroku, bo cię szczelę. Bo mnie nie ograniczasz pola widzenia. W sensie tego, co chcę widzieć, nie ograniczasz. No widać, że nie denerwuje cię tak bardzo. Masz 150 podejść. O, widzisz? Nagrała się przemoc domowa. Co, już ktoś dał tego? Już ktoś zrobił shota? Ktoś powiedział, że mnie szczelisz. Znaczy ty to powiedziałeś. No tak, wiem. Wiem, co powiedziałem. Matthew, nie wiem, wszystkich ksypkich, znaczy tam... Nie możecie się po imionach nazywać! Wracając, nie jakiś takich brzydkich ksypkich, bo muszę to skasować. No! Chciałem przeskoczyć, ale spanikowałem, bo zrobiło się zwolnienie czasu. I myślałem, że nie dolecę, więc zawróciłem, żeby spróbować jeszcze raz. Zwolnienie się nie wyłączyło, ale jak brałem rozpęd, to się wyłączyło i spadłem w przepaść, bo nie wyskoczyłem. Best viewers on PLF 303 info
42 godziny. Nie, RH. To chyba grupa krwi jakaś nowa. Trzeba to usunąć. Sigma. Tak, trzeba to usunąć. A ja tego nie usunę, bo ja pewnie kliknę w link. No, nie. A w linku pewnie nic nie ma ciekawego. Nie. Nie, oni po prostu reklamują chłam to raczej. Tam raczej skamu nie ma. Może? Jaką macie grupę krwi? A po co to potrzebne? Chcesz sprzedać nasze organy? Nie! Zawsze ten ostatni skok. Pamiętacie ostatni skok w Melcie? Poczekam, aż się skończy na slow motion. Bo ona się skończy po czasie, rozumiem w takim razie, tak? Jak tam u mnie? Wszystko gicik. Bardzo dobrze. Nie, zepsułem znowu za wcześnie. Ostatnio, dzisiaj i wczoraj miałam dużo konsultacji, więc chwilowo straciłam głos. O, i mamy kolejnego raka. Mówiłam, jak są znaki zodiaku, rak to są najlepsi ludzie. A ono, drakon jest super, drakon jest super. Ja też mam znak zodiaku raka i Kordian też ma znak zodiaku raka. Dobra, może lecę, może nie. O, jeszcze później. A baran? Ale nie lubię. I nie jest to skorpion. Dobrze, bo znam dwóch skorpionów. Tak! Matko Bosko, kochano, dlaczego mi to tyle zajęło? Medium Demon ledwo, GG, dzięki Kamski. O, GG. Ale ja mam wrażenie, że ja wam dzisiaj taki zawód sprawiam po prostu swoim skillem, dzięki Wilgax Dracon. Czy GG to dżęsiara? Bo ja się staram bawić z wami na czacie też trochę, ale... Ja to dżęsiara. Tak dzisiaj mi skill nie siada, że po prostu mi aż smutno. Rokoszaka, GG, dzięki. Metsu, dzięki. Moonwalker by Awesome Me. 360. Awesome Mi 360. Bardzo fajna mapa. Ja lubię wykorzystanie tej niskiej grawitacji, a to dlatego, że ona pozwala bardzo dużo kontrolować w trakcie skoku, więc daje dużo możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie skomplikowanych jumpów, skomplikowanych skoków i ewolucji w powietrzu, przy okazji ze zmianami różnego rodzaju po drodze. Także bardzo fajna mapka, przy czym oczywiście sprawiła mi strasznie dużo problemów, co znowu jest dla mnie strasznie dziwne, bo naprawdę miałem wrażenie, że jestem warty więcej, jeśli chodzi o przechodzenie mapek w Geometry Dash. No cóż, czasem tak jest. Lecimy dalej.